Cześć do Hipitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Hanzo Rostock Road to Glory i dzisiaj rozpoczynamy od wielkiego starcia. Zgodnie z zapowiedzią Borussia Dortmund to nasz dzisiejszy pierwszy rywal. No i zobaczymy, czy uda nam się tutaj wywieźć jakiekolwiek punkty. Ostatnio z Borussią w Pucharze Niemiec udało nam się naprawdę wykonać comeback sezonu. Dzisiaj gramy już w lidze na Signal Iduna Park, także zapewne będzie jeszcze trudniej o jakiekolwiek tutaj bramki dla naszego zespołu. Zobaczmy skład dzisiejszych gospodarzy. Berki między słupkami. W obronie mamy Mendiego, Vertonghena, Topraka oraz Stoliana, czyli najmocniejsze właściwie ustawienie. Rode, Weigl oraz Nuri Sahin. Przed nimi Filip, Benteke oraz Chiesa. Czyli dzisiaj na ławce mamy Royce'a, Valencia, Sanabria i Dahoud i De Frey. Dahoud, Sanabria grali z nami w pucharze. Benteke grał w pierwszym meczu ligowym, ale ten Chiesa na prawym skrzydle, to jest ktoś. U nas skład jest taki jak ostatnio, jak zwykle, najmocniejszy, bez żadnych zmian. Także dlatego go specjalnie tutaj nie przedstawiałem. Liczymy na dobry mecz. O, Roman Berki teraz... strata. Jest Hadenius, ostry kąt, uderzy! Ależ to się zaczyna! Szósta minuta meczu. Borussia Dortmund fatalnie weszła w to spotkanie, a Hansa wykorzystuje błędy, które mnożą się od pierwszej minuty po stronie właśnie BVB. Niecelne podania, niepotrzebne straty. Prokop przyjmuje piłkę, Hadenius pewnie wykańcza tę akcję i mamy sensację. Sensację po prostu. Ósmy gol Hadeniusa. Interwencja obronna. I Damerer. Centra w pole karne. Tu jest jeszcze Kongolo na zamknięciu. Oj, tam upadł Spendlhofer. Nie mamy jednego z obrońców. Leży Austriak. Kontynuuje akcję. Piłka do Benteke. Uwaga, Chiesa w pole karne. No, Frychtl miał problemy, ale koniec końców nie pada bramka. No i niestety, ale będzie konieczna zmiana. Spendlhofer jednak jest kontuzjowany, gra z urazem, nie będzie mógł kontynuować tego spotkania. No i uwaga, Sahin, słupek po uderzeniu tureckiego pomocnika. To jeszcze nie jest koniec, ale koniec może być tylko i wyłącznie pozytywny. Tolian. Centra, tutaj jest Benteke, fenomenalnie, teraz Frychtl ratuje nas przed tą utratą bramki. Max Filip, teraz trzeba będzie na niego uważać, Filip! No, ja już tę piłkę widziałem w siatce, na całe szczęście nie pada bramka. Royce minął Hisinga, no i teraz w polu karnym będzie Maximilian Filip, ale na miejscu jest też Christian Frychtl. Wszyscy walczą jak najbardziej potrafią, do końca sekundy to już się nie zmieni, jest 1-0 Hadenius, bohaterem tego spotkania. Szybko strzelona bramka ustaliła spotkanie, jakby powiedzieli to na konferencji prasowej polscy trenerzy. I jest... sensacja, 3 punkty z Borussią, no kto by się tego spodziewał. I tak to ma wyglądać. Tak to ma wyglądać. Nasz rajd w górę tabeli. No, takim naszym celem, moim takim celem jest minimum załapać się do górnej połówki tej tabeli, bo wiem, że nas na to stać. Rozwijamy się, nasi zawodnicy są z tygodnia na tydzień coraz mocniejsi, silniejsi i po prostu lepsi. Zobaczmy, co tam u Spendlhofera. 3 tygodnie. To nie jest aż tak tragicznie. FC Köln, które obecnie w tabeli jest na miejscu 6. Mamy do nich straty tylko punktów 5. Także nasz kolejny tutaj wygrany mecz coraz bardziej nas przybliży do tej strefy europejskich pucharów. Ale mnie zdumiewa, że mamy 23 spotkania za nami. Hoffenheim jest pierwsze, a Mönchengladbach na trzecim miejscu. No i te Mainz, Kolonia, a dopiero 7. Slipsk, 8. Bayer. A Schalke dopiero 12. No i w tym spotkaniu zagramy z Nadeo w środku, po środku obrony. Oczywiście kontuzja Spendlhofera go wyklucza z tego spotkania. A reszta w składzie bezmienionym. Jesteśmy w Rostocku. Czas na 24. serię spotkań. Hansa Rostock kontra zespół z Kolonii FC Köln. Oczywiście klub znany też w dużym stopniu z tego, że tam pierwsze kroki stawiał Lukas Podolski. Oczywiście potem wyszedł bardziej na głęboką wodę, do lepszych klubów. O, ładnie Hadenius, teraz został podanie. Hadenius, Horn! Horn 1-0! W 6 minucie wreszcie się przełamał.
nasz wychowanek. No, było tych momentów kilka, gdzie te sytuacje marnował, gdzie po prostu był zawodnikiem, który marnował sytuacje, które powinny zakończyć się bramkami. Teraz dostał świetne podanie od HD Newsa, no i przy bliższym słupku zaskoczył Timo Horna, swojego, no nie wiem, to jakaś rodzina, Horn tu, Horn tam w sumie. Oj, Beretta! I to była ta szansa. To była ta szansa dla Köln, która powinna dać im remis. Wyrównanie, ale tak się nie stało. No i teraz zobaczmy, co zrobi Jago Falk. Dobre wyłożenie piłki, uderzenie, ale po raz kolejny tutaj zawodnik Kolonii totalnie nie jest w stanie wycelować w bramkę, ależ skiksował. No i teraz Dominik Prokop. Ależ teraz Hadenius prosty z wód ciałem i jest gol! Totalnie nie wytrzymali presji obrońcy. Obrońcy Kolonii został oszukany jak dziecko, jeden z ich stoperów, Hadenius. Nawet nie musiał specjalnie tutaj dybrać, po prostu był jeden krótki zwód do boku. Zobaczcie, o teraz ten jeden balans ciałem i oszukał kompletnie obrońcę gości i ma swoje 9. trafienie w tym sezonie Bundesligi. No i mamy do końca ostatnie fragmenty tym atakiem sędzia. Tak jest, kończymy ten mecz 2-0 bez większych emocji, bez większych historii. Po prostu pewnie od początku do końca kontrolowaliśmy to spotkanie z niewielkimi przerwami i mamy kolejne 3 punkty. I to nas zapewne jeszcze bardziej przesunie w tabeli. Kolonia miała w tym meczu jedno celne uderzenie. No i jeżeli tak to jest, to widzicie sami. Miller chce odejść, no ale to jest normalne, bo nie gra. Dałem mu czasem zagrać, ale nie z Schalke, bo z Schalke gramy kolejny mecz. Nie, z Schalke nie będzie grał. Tam musimy postawić na maksa. Ciężki mecz. Nie wiem, czy to będzie wyjazd, czy mecz u siebie. Nie pamiętam, jak graliśmy w pierwszym meczu. W pierwszej rundzie. Chyba to będzie mecz u siebie, tak. Także mamy tę przewagę. Powraca po kontuzji Dammerer. Nie Dammerer, tylko Spendlhofer. Też przypomniałem sobie, że kilka... naście chyba, czy kilka odcinków temu ktoś się pytał, żeby sprawdzić, jak sobie radzi Jeff Denisfer. Więc teraz wykonuje to. Nadal jest w Malde, generalnie się nie rozwinął za bardzo, no ale on już jest blisko swojego tego potencjału ostatecznego, więc nie ma co tutaj się rozwijać. No chętnie bym go ściągnął z powrotem. 7 milionów jest wart. Dodam sobie go do listy, zobaczymy. Może ma jakąś klauzulę Jeff Denisfer. Może podpisał. Jeżeli ma jakąś niską, to przy dobrych finansach jak najbardziej można by było to zrobić. No nie ma. Nie ma klauzuli, ale... może, może kiedyś. Teraz jednak ważniejszy jest mecz z FC Schalke. No i jesteśmy na 25. kolejce gier Bundesliga. Starcie bardzo dobrych drużyn. Schalke, drużyna będąca w tym sezonie w kryzysie, no zdecydowanie pod formą, ale wciąż bardzo groźna, wciąż bardzo utytułowana i znana na całym świecie, także oni na pewno tanio skóry nie chcą sprzedać. Trzeba zobaczyć składy. Jeżeli chodzi o nas, to sensacji nie ma. Jest ta zmiana. Spendlhofer wraca do gry. Jest fajnie. I generalnie celujemy w kolejny dobry mecz. A to skład Schalke. Ferman w bramce. Lenglet, Brooks, Stambuli w obronie. Także to nie jest zły skład. William Carvalho. Przed nimi Buffal, Bentaleb, Trigueros i Lopez. Haller i Tosun w ataku. Dlaczego oni są tak nisko w tabeli? Przecież to jest skład na czwórkę jak najbardziej. Teraz wznawiamy grę, ale tutaj powinien stać ktoś inny. To nie powinien być Prokop. Oj, Haller. Haller! Pierwsze ostrzeżenie FC Schalke. O, niedokładnie teraz zagrali piłkarze Schalke. Daje nam to szansę na zbudowanie jakiegoś ataku. Jest tutaj Rodri Kongolo! Płasko po ziemi, ale niecelnie. Teraz dobrze odbiór. Wykonał Gianluca Iter. O, jest! Patrick Horn! No nie. Z Kolonią wykorzystał szansę, ale teraz znowu wróci do swoich starych standardów, widzę. No ale też trzeba pochwalić to, co zrobił Ferman, zostawiając prawą rękę. Ten mecz w pierwszej połowie to jest naprawdę jak jedna wielka partia szachów. Bez większych tutaj szans podbramkowych obie drużyny, ale
sporo walki w środku pola. Znakomicie są dysponowani obrońcy obu drużyn. I tak to można powiedzieć, że jedna i druga drużyna znakomicie w defensywie z przodu. Jakby trochę mało tej kreatywności. Chociaż teraz jakaś szansa, nie. Uwaga! No, to była najlepsza sytuacja bramkowa w tym spotkaniu, ale Frychtl pokazuje, że on tutaj jest jeszcze lepszy od tych napastników. Kongolo. Jest ten moment. Jest Hadenius! Chybił minimalnie, ale widać. Ten mecz się zaczyna rozkręcać. Kongolo. Jest Dominik Prokop. Kongolo. Carlitos. Carlitos do lewej nogi. Niespodziewanie. I nie ma gola. Ferman. Odbija ten strzał. I Damerer. On w tym meczu już dużo się nabiegał, ale jeszcze więcej teraz biegnie Carlitos, ale nie jest w stanie chyba ominąć Carvalho, który jest naprawdę potężnym zawodnikiem. No i teraz jest szansa, trzeba tylko dobrze dośrodkować. Lorenz Damerer na bliższy słupek. Tutaj oczywiście jest McKenny! No i kto inny mógłby strzelić gola przeciwko FC Schalke, jak właśnie amerykański pomocnik. No kto by inny tego mógł dokonać, jak nie właśnie McKenny, ale dośrodkowanie Damerera było fenomenalne. Zastanawiałem się nad zdjęciem Damerera przed chwilą, gdyż on jest już bardzo zmęczony, ale jak widać, dobra była ta decyzja o wstrzymaniu się na bliższy słupek. Idealnie głową po dalszym rogu uderzył Weston McKennie i mamy 1-0 w 74 minucie tego spotkania. Co teraz wykona Schalke, bo ma do końca ostatnie minuty. Carlitos. Jest szansa dla Vanenwecha, aby to wszystko mógł zakończyć z Hadeniusem. Hadenius! I... ależ pomylił się, ale to była lewa noga. Możemy mu to wybaczyć, on ma bardzo słabą tą lewą nogę. No i teraz to zrobi Schalke. Ostatnia akcja. Musi piłka wylądować w naszym polu karnym, bo jak nie, to wszystko będzie koniec. Tak jest. 1-0. No i kto strzelił gola? Były zawodnik FC Schalke, ten, który nie dostawał szans w drużynie Blauen-Weiß, dostaje szansę w drużynie Hansy Rostock i jest tutaj bohaterem tego spotkania. No niestety, informa nie dostanie, zabrakło mu naprawdę niewiele, ale widać po statystykach, kto w tym spotkaniu na zwycięstwo zasługiwał. I tym samym meldujemy się na miejscu 7 w tabeli ligowej. I za chwilę zobaczymy, czy to się zmieni. Tak, miejsce 8. Ale do meczów o europejskie puchary nie mało, bo mamy tyle samo punktów co Köln. Także liczymy się w grze o te europejskie puchary, o Ligę Europy bezpośrednio z Ligi Niemieckiej. O Ligę Mistrzów będzie ciężko, bo czwarte miejsce, 4 punkty. No będziemy musieli utrzymać swoją formę przez najbliższe mecze, a w najbliższym meczu, proszę Państwa, czeka nas starcie z Bayernem. Potem Augsburg i RB Leipzig. To także nie będzie łatwo. Także przed nami naprawdę ciężki terminarz, ale nikt nie mówi, że będzie łatwo. To jest Bundesliga. Tutaj każdy mecz jest na wagę złota. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie na IMAX. Go!